Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izaka, przed wami kolejny odcinek Overwatcha, serii, gdzie łapiemy haksy grasujące w świecie Counter-Strike'a. Witam oczywiście tym standardowym wstępem, trochę na Overwatcha czekaliście, ale chyba nie tak strasznie długo, także dzisiaj się zabieram za nagrywanie Counter-Strike'a. Mam nadzieję, że się cieszycie, że jest Counter-Strike, że jest Overwatch, jest kumulacja, także mam nadzieję, że zobaczymy kumulację, łapek w górę pod tym odcinkiem. Teraz to jest taki moment dla was, żeby tego lajka zostawić, bo ja już mam dowód pobrany, to znaczy demko pobrane i już sobie to w takim razie oceniamy. Dust 2 skrzydłowy, czyżby? Czyżby Dust 2 skrzydłowy? O, fajnie się to zaczyna, wam powiem, jak to jest skrzydłowy, to całkiem przyjemnie. Bo ja to lubię takie rzeczy. Jak jest coś takiego niestandardowego, wiecie? To zawsze tak umila te wszystkie odcinki. Ja sobie tylko troszeczkę chyba zmniejszę dźwięk, bo trochę głośno. A nie, to jednak nie jest skrzydłowy, jak się okazuje. Grałem skrzydłowego, bo nagrywałem z Royem dopiero co, także tak to wyglądało. Flash rzucony. No zobaczymy, bo ten pan jakiś taki movement to ma gościa, który zainstalował Counter-Strike'a wczoraj. Za to wyczucie gry ma na poziomie zawodnika, który gra nie od wczoraj. Ty, jakie heady daje z P90. Dorzucony smoke. Jeszcze zerknął sobie na podłogę, czy na pewno ten smoke dobrze wylądował. Nie no, słuchajcie, ostatnio Counter-Strike'a to mnie jest naprawdę sporo. Padajcie na streamie, bo w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek komentuję ECS-a teraz. W poniedziałek od 17 do 23, a wtorek, środę, czwartek od 20 do 23 mniej więcej. No i teraz w piątek też komentuję Blastit. Piątek. Od godziny 23 do 2, a potem od 17 do 1 w sobotę. Także jak chcecie pokonać Counter-Strike na najwyższym poziomie, to niekoniecznie na Overwatchu, którego teraz oglądacie, ale właśnie na streamie, bo na streamku, słuchajcie, naprawdę dużo się dzieje. Dzisiaj akurat też zapraszam na godzinę 20, jeżeli ktoś ma wolny wieczór albo gdzieś tam w tle sobie chce odpalić fajny meczek CS-a, to polecam. North versus Vitality. Podejrzany sobie wjeżdża, widzę. Na chillku, na bombsite B. Nic nie sprawdzę, no bo po co, nie? Po co sprawdzę sobie bombsite B? Tu. Mój kolega zginął. O kurczę, tam Robin jaki odpalony, ty. Robin tam przez bramę dwóch zabił? Czym się wydaje? 28-2-3 ma statystyki. No to być może podejrzany, co się zdenerwował, wyszedł z meczu po to, żeby sobie coś zainstalować, nie? Dobra. Udało się bombsite B zająć. Fajnie. No ale pan podejrzany to jest taki wariat trochę, bym powiem. No dostał tym najdem trochę Robin. No, powiem wam szczerze, że pan podejrzany... Pan podejrzany... Prawdopodobnie jest cheaterem, aczkolwiek Robin z drugiej drużyny też na pewno jest cheaterem. Więc... O, zginął Robin. Tam jeszcze jest jeden zawodnik, ten stopór ze snajperką. Nie, dla mnie podejrzany to jest, słuchajcie, też odpalony, widzicie, no... Tam tego się kręcił. Ej, tam się Torus chyba kręcił, widzieliście to? Wydaje mi się, że on się kręcił tak jak na cheatach. To fajny meczek, nie? No i z 005, no chyba ten pan to nie wygra rundy, wam powiem. Niestety. Unlucky, jak to mówią. No ale zobaczmy. Zobaczmy, co to będzie. A, no i teraz słuchajcie, na streamach też w planach jest takie granie z ekipą. Nie wiem, czy pamiętacie takie gierki w Counter-Strike'a z lat 2013, 14, 15, jak tam grywaliśmy z Sajem, z Pago, z Powem, z Empoweredem, z Lechem. Będą takie gierki, słuchajcie, które będziemy grywać na streamie. Może na YouTube też czasami coś będę wrzucał. Napiszcie w komentarzach, jak się na to zapatrujecie, na takie gierki z ekipą. Czy tęskniliście za taką ekipą, za takimi gierkami, bo myślę, że to będzie fajne. Bo było ostatnio dużo w CS-ie PPL-a, czyli gierek z progamerami, ale tak fajnie sobie jednak pograć. Najfajniej sobie pograć w CS-a ze swoimi kumplami jednak, nie? Ty tam Torus, to jest, słuchajcie, odpalony też jest, zobaczcie, co on robi. Co? On sobie chodzi tyłem. Co to za mecz w ogóle? Tam Robin to w ogóle ostry haks. Ten drugi też ostry haks. Torus, który właśnie został strzelony. A i nie ma w tym momencie, czekajcie, nie ma Robina. Być może Robin już dostał bana za haksy, ty. To teraz Torus przejął. No, jakby dobre pozycjonowanie celownika na full flashu.
O, tarapaty na bombsite B, odwrót. Chodź kot, bo może już zrotowali. Ten Mołotow to średni. Ja jestem ciekaw, co teraz Taurus zrobi, bo to może być dobra runda, słuchajcie. Po co on w ogóle te flesze rzuca? O, on chyba, słuchajcie, ma też aim key, ja w ogóle nie wiem, że on patrzy przez tą ścianę? Tak, przy tym celownik, bo tak poszedł za tym Taurusem przez chwilę. O, patrzcie. Widzicie, powiedziałem, że mam kija i dokładnie to samo zrobił, nie? Żeby już mieć namierzone na głowę na 100%. Oho. No to ładnie podejrzane kieruje grę, co? No skinów nie ma, ale to ciężko się dziwić, żeby miał skiny. Ja w ogóle jestem ciekaw, czy w ogóle na Overwatchu zobaczymy jakiś meczek ludzi, którzy mają normalne skiny, wiecie, jakiś meczek ludzi na globalach, takich, co grają w tę grę 3 lata. Czy będziemy teraz na Overwatchu mieli samych takich gości, co mają, wiecie, darmowe konta i którzy dopiero co zaczęli grać. I to jest też ciekawa sprawa, moi drodzy, nie wiem, czy czytaliście, ale w Apex Legends zbanowali ostatnio kolejne 500 tysięcy kont. Oczywiście Apex Legends to też gra darmowa, ale w Apex Legends robili coś mega fajnego, uważam, czyli zakładanie bana nie tylko na konto twoje, ale też na płytę główną. To znaczy, jeżeli ktoś się założy nowe konto, to i tak sobie nie pogra, bo ten komputer będzie zbanowany. Uważam, że to mega fajna sprawa. Oho. Ja nie wiem, czy to on tak robi przez przypadek, czy jest głupi, czy nie wiem, ma AMK-a pod tym samym przycisku co mówienie w grze, nie mam pojęcia. Ale wygląda to dość zabawne. W każdym razie, jak ja bym chciał, żeby Valve zrobiło coś takiego, nie? Nie uważacie, że to jest świetny pomysł? Taki cheater oprócz tego, że musiałby sobie kupić... Aha. No już właściwie nie kupić Counter-Strike'a, ale musiałby sobie kupić nowy komputer, tak naprawdę. Żeby sobie pograć. Czy to jest super sprawa, coś takiego, uważam. Gorzej wtedy oczywiście z zakupami komputerów używanych, nie? Więc lepiej mieć nówkę sztukę wtedy. Bo się okaże, że wiecie, kupicie jakiś komputer na Allegro używany, będziecie chcieli sobie pograć matchmakingę, to się okaże, że dostaniecie bana. Więc to jest trochę przypał. No ale lata z tym MK-em, nie? Fajne meczeki, fajne w tym CS-ie. Dobrze, słuchajcie, ja wam powiem, że na przykład tak jak ja sobie gram tego CS-a i mi często piszecie w komentarzach, czy często piszecie na streamie, żebym zrobił tego Overwatcha, bo haksy wszędzie i w ogóle. Powiem szczerze, ja cheaterów w CS-ie w ogóle nie widzę, nie? Ale to też jest kwestia tego, że ja mam jednak ten trust factor większy, że mam to konto tak długo, że mam te 6000 godzin w CS:GO i mi też wyszukuje takich podobnych ludzi, nie? No, Emo chyba zginie od tego najda. No właśnie. Więc naprawdę, ja cheaterów, słuchajcie, nie widzę. Ja naprawdę, ostatni raz cheatera spotkałem z 2 lata temu w CS-ie, nie? Dawno temu. I na Faceit. No może na Faceit tak coś tam się czasami zdarzy. Ale też raczej rzadko, bardzo rzadko. Ale na matchmakingu naprawdę długo. Długo już nie miałem żadnego cheatera. W ogóle podejrzany gra z Glockiem? Czemu z Glockiem chce grać? Nie wiem. Oho, stokrotka widzę, że też dobry zawodnik. No dobra. To chyba nie było trudne, co? To może nie, to też nie, ale... No ale ewidentnie gościu do odstrzału. Patrzcie, jeszcze jest spoiler w ogóle, że graliśmy z Royem, nie? Royson wychodzi z poczekalni, bo dopiero co graliśmy. Zresztą wbiłem globala nawet na tej gierce. Elite światowa. Jeszcze muszę na matchmakingu wbić. A to mam 60 winów już. Dobra, wiecie co ja robimy? Chyba robimy reset gry, żeby się pokazał Overwatch, nie? Tak mi się wydaje. Zawsze można w razie czego jakąś skrzynkę otworzyć, ale zrobimy sobie resecik gry, bo to przynajmniej ostatnio działało, a nie chciałbym rzucić tam wam jednego tylko Overwatcha, tylko trochę więcej. Zawsze to jest tak, że się trochę czeka, niestety. Kiedyś w ogóle było tak z Overwatchem, że jakby po skończeniu jednego dowodu mogłeś sobie pobrać od razu kolejne, a później wprowadzili jakiś timer do tego, nie wiem czemu. O, widzicie, reset gierki pomaga. Trochę tych skrzynów pootwierałem ostatnio z tej nowej skrzynki. Niestety niezbyt dobrze mi poszło, ale już takie życie. Przyzwyczaiłem się. Dobra, lecimy. W ogóle na Twitchu przy okazji też mogę wam powiedzieć, że szykuję trochę różnych nowości, to znaczy różne nowe animacje i w ogóle, żeby tak sobie to wszystko tak ujednolicić i unowocześnić, bo te wszystkie te powiadomienia o subach, o donate'ach i w ogóle to są takie, wiecie, takie trochę... Zrobione tak, wiecie, tak
tak losowo, randomowo, z jakieś, wiecie, muzyczki, jakieś śmieszne gify, ale fajnie będzie zrobić takie animacje, tak wiecie, profesjonalnie, jak ma Ninja, czy jak ma Shroud, czy Dr. Disrespect, właśnie w tym kierunku bym chciał pójść. No. No i co? Szczeli czy nie szczeli? Co on zrobił? Dlaczego on tak zrobił w ogóle? Czy to jakby to jest krycie... Czy to jest krycie się z haksami? O kurde, jak mu celownik poleciał, ty! Widzieliście to? Chyba mu się aimbot popsuł. Gościu zwariował. Ale mi się wydaje, że tacy ludzie z takimi haksami to są jakieś dzieciaki, nie? Które kompletnie nie mają pojęcia w ogóle o programowaniu jakimkolwiek, jak działają cheaty i ściągają byle gówno. Odpalają się, nie? I tak to wygląda później, no. I tak to wygląda później na Overwatchu. No zobaczmy. Co tu jeszcze wymyśli pan podejrzany w tej rundzie? No bombset B jest czysty. Plantuje bomby tak sobie na kuchnię, że gość mógłby tam być, więc... Jakby to podłożenie bomby fatalne. Jeżeli już ma tak plantować bomby, to w rogu, żeby nie widział go zawodnik z kuchni. No i szybki hedzik. Straszne to jest, co? I pesteczka. Ej, kolejny zawodnik z wallhackiem i z aimbotem pod MKA. To jest 100%, nie? Już widać, jak gościu mierzy przez te ściany. Niesamowite po prostu. Niesamowite. No zobaczmy. Zobaczmy, bo może jeszcze... Jeszcze coś ciekawego tu zobaczymy. Jakieś skaniki. Na pierwsza runda już taka była, nie? Żeby było wiadomo. Kolejna też runda już wiadomo. No tutaj widzę, że daje wyczyścić swoim kolegom. Miło z jego strony, że nie bierze wszystkich ferogów dla siebie. No ale niestety, tak to wygląda z tymi haksami. Mi się wydaje, że te demo teraz w tym Overwatchu będą naprawdę takie łatwe do ogarnięcia. No widzicie, co gościu robi. On podkręcił kulą teraz przecież. Żeby typa zabić. I ty przeskanuje? Czy przez drewno, czy nie? W ogóle ci ludzie mają taki movement w ogóle, że ja nie wiem. Jak on się porusza na mapie przecież. Nie wytrzyma. Musi pójść po tego fraga, nie? Już widzi, że ucieka. Za chwilę przyspieszy. Chociaż, nie, no ja nie wiem. Czemu już nie goni? Jeżeli już wiadomo, że to jest haksel, to czemu on nie goni tego typa, tylko skrada się w tej sytuacji i udaje, że nic nie ma. No nie wiem, nie czaję. Ja nie wiem, czy on myśli, że nie dostanie bana, czy o co tu chodzi? Bo ja za bardzo tego nie rozumiem. Chyba myślę, że go zabije i nie siadło niestety. Po pesteczce sobie wyciągnął nóż. No spoko. No i zobaczmy, co teraz. Tam już widzę, że ludzie wychodzą. Już nie wytrzymali, że jest botkaczka. Ojeju! No niestety, pan podejrzany jest botem. Tylko, że na haksach, jak widzicie, no. Tak się zastanawiam, gdzie ten w ogóle, gdzie strzałka jest, nie? Jak go tutaj ukąsić? Jak go tu ukąsić? No nie jest zły zawodnik. Ile w ogóle ma podejrzanych fragów? 12. I 7 razy zginął. Ja nie wiem, jak gościu z takimi haksami może ginąć w meczu. Tylko jeżeli tam jest jakiś inny haksa, nie wygląda to, żeby były haksy po stronie CT, nie? Hedzik. Teraz sam nawet nie wiedział, kogo ma mierzyć. Zobaczył gości, nie wiedział, kogo ma mierzyć nawet. Oho, za chwilę okno. Zobaczcie, on nawet nie wie przez ścianę, gdzie idzie przeciwnik dokładnie. To jest w ogóle wyższy poziom bycia botem, nie? No i ostatni rywal. Gdzie jest ostatni przeciwnik? Już go widzi? 16-9? Chyba tak. Czemu on poduje? No. Piękny strzał w głowę, piękny. Ja nie wiem, czy on myśli, że kogoś nabierze?
na takie swoje granie, bo nie rozumiem w ogóle. Tak to właśnie w tym Overwatchu jest, moi drodzy. Tak to jest w tym Counter-Strike'u. Może teraz. Może teraz. Spoko. Nawet głowę mu nie widzi, nie? Ale nie, zamiast strzelić w ciało i zabić go jednym hitem, to woli przeskanować go w headshota. Super. A ma MK tylko w ogóle pod głowę ustawionego, nie? Zobaczcie w ogóle, co z tym celownikiem się dzieje po tym strzale. To widać 100% cheaty, nie? Bo zobaczcie, że po strzale ten celownik jest w zupełnie innym miejscu w ogóle. To tak normalne strzela? Nikt tak normalnie nie strzela. Też będzie headzik? No jeszcze nie mógłby przeskanować w sumie. Skanuj. Skanuj, skanuj. Nic z tego. Jeszcze te returny są takie wolne, nie? Dorwie go. Będzie hedzik. Nawet nie było hedzika tym razem. Po prostu co pobiegł, strzelił z raz i pobiegł dalej. On tutaj, słuchajcie, ma wszystko chyba. On w ogóle ma pełne informacje o gościach, którzy są po drugiej stronie, nie? Ile mają HP, jaką mają broń, numer PESEL, numer ubezpieczenia. A ten flash taki 2 na 10 bym powiedział. Kolejny flashek jeszcze gorszy. No i to jest moment, żeby pan podejrzany mógł zaatakować, co? A oczywiście hedzik ze snajperki. Nie, gość gra za WP-ą i ma hedzików 70, no. Zaraz będzie większy ten procent. No dobra, nie, on gra też z digielkiem, zapomniałem. I teraz leci po Ace'a. Być może pierwszy Ace w jego karierze. Gdzie tu jest? Procent strzału go 77, ale dopiero po rundzie się poprawi. Chyba, że już nie zobaczymy kolejnej, nie wiem. Będzie hedzik? No, teraz strzała po nogę. No dobra, i tak siada głowa. I ostatni. Ostatni będzie Ace! Ale ze snajperki musi. Pff. Teraz chyba chciał umiejętnościami teraz zabłysnąć, nie? I nie pykło. Co on w ogóle robi, ten gość? O, i hedzik. I jest Ace. I jest Ace, moi drodzy, jednak. A to oznacza, że ma 82% strzałów w głowę. Średni damage na rundę 178. Żadnego oflaszowanego rywala, nie? Żadnego. Średni damage, słuchajcie, 178 w meczu. To są najlepsze mecze w karierze, nie? I znowu hedzik. No i tylko jeden gracz, tylko Lilia przy życiu. No a pan podejrzany. Oczywiście, szybka reakcja i hedzik. No to będzie co, 83%? 84%? 83%, teraz może, nie, 84% jeden. Jedna runda z 5 zabiciami, 4 rundy z 3 zabiciami. No tak to tego pana wygląda, nie? A więc... ostatnia już chyba runda tego pana. Czy tu Overwatch nagrywany? O. I za chwilę będę musiał kąpać dzidzie, wiecie? No, jest jeden. Flaming trochę pomógł. A Lilia tym razem. No, jednak też zginie. Oczywiście hedzik. No i ostatni zawodnik, który ma bombę. To jest dopiero 1 na 5. Chyba za duże szanse na zwycięstwo nie są. Tego pana w rundzie na cheaterów. Ale bombę ma. I jej pilnuje. I dobrze. Zaraz się okaże, że terroryści tę rundę przegrają, bo nie będą mieli czasu. Skupili się na graniu i nie wiedzą, że w Counter-Strike'u Global Offensive trzeba podłożyć bombę na jednym z bombsite'ów i ten cel zdetonować. Ty na 45 sekund. Terroryści biegają sobie w ogóle razem cały czas. To ja jestem ciekaw. Na środku, za chwilę będzie spotkanie. No i już po grze, niestety. Pan podejrzany zakończy to spotkanie.
No i tak, oczywiste, niewystarczające. Oczywiste, cheater, to 100%, słuchajcie. Tak patrzyłem, czy czas byłby, gdyby teraz pan podejrzany, czy gdyby pan zaćmienie uciekł na mida i się schował. Albo poszedłby na B w tej sytuacji, bo musieliby terroryści pójść na B tak naprawdę, bo na A już chyba nie mieliby czasu, nie? Żeby zapantować. No ciekawa sprawa, ale to już, moi drodzy, nieważne. Ważne, że kolejni dwaj cheaterzy złapani w Counter-Strike'u. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i widzimy się na streamie jak coś. Cześć, cześć.